Cześć, witamy wszystkich. Dzisiaj Wam pokażemy, jak zrobić muchę, która będzie imitowała tobiasza, czyli morską rybkę, która jest często pożywieniem na przykład troci. Mucha nazywa się Blackhead Sandeel, będzie w kolorze biało-niebieskim. To, z jakich materiałów robimy tą muchę, zobaczycie w opisie filmu, plus będziemy Wam na bieżąco mówić, jakie materiały są stosowane. I tak jak już widzicie, haczyk Arex NS172, Kerft Gamarus, bardzo fajny haczyk, który jest właśnie głównie do robienia kiełży i krewetek, ale można też naprawdę świetnie zrobić na nim streamery, tak jak na przykład imitację tobiasza. Jaki? W rozmiarze 4. To jest czwórka. To jest czwórka, jest zamontowany. Plus powiedz, jakiej nitki używasz? Nić 6.0. Biała. Okay. Niczej zero biała, haczyk NS172. I co teraz montujemy? Teraz montujemy pióro. To są pióra genetyczne koguta. Białe i gryzli. Siodłowe czy? Tak, to jest siodło. Tak. Czyli siodłowe pióra. Mucha będzie miała jaką długość? Około 10-11 cm max. Okay. Mucha ma charakterystyczny kształt, bo haczyk jest bardzo przesunięty do przodu i dosyć długi ogonek z piór ma ta mucha, ale w tym szaleństwie jest metoda. Ona dzięki temu ma bardzo fajną, taką myszkującą pracę, fajnie imituje rybkę. Z zacięciami wbrew pozorom też nie ma większego problemu, więc naprawdę warto używać właśnie takiego krótkiego trzonka tutaj haka. Dobra, czyli co? Mamy pierwsze białe, piórko w kolorze teraz białym. Teraz montujemy gryzli. I ty je zamocowałaś? Ja je zamocowałam bokiem. Bokiem, ok. Teraz wybierasz kolejne piórko. Tak, widzę, że mi tu się kończą już takie dłuższe. Okay. To powinno być ok, nie? I teraz tak. I teraz to już będę się starała zamocować. Czyli finalnie ile tu jest płasko? Piórek? To są dwa pióra. Czyli najdłuższe trzonka pióro siodłowe. I co dalej? I dalej montujemy Bucktaila od spodu, białego. Bucktail, czyli ogon jelenia. Mamy kolor biały i będzie taki intensywny i niebieski. I taki royal blue. Royal blue, ok. Czyli w dalszej kolejności sierść jelenia. Mucha ma bardzo właśnie fajną taką rybią pracę. Można używać też innych haczyków, ale wtedy zmieni się praca tej rybki. Pamiętajcie, że taki krótki trzonek też ma bardzo fajne zastosowanie w niektórych muchach. Teraz jak mocujesz to? Mocuję tak, żeby mniej więcej było porówno materiału po bokach haka i montuję biało od spodu. Czyli tak, biała sierść od spodu. Muszka nazywa się Blackhead Sandeel. Powiedz, co tam będzie w dalszej części i skąd ta nazwa w ogóle? Nazwa jest stąd, żeby nie miała czarną główkę, po prostu. I teraz co to będzie? Teraz dajemy materiał syntetyczny dla połysku. W zasadzie może być co tam wpadnie w oko. Ale jest to materiał flaszowy. Tak. Ja teraz sobie szybko przypomniałem. Serio sobie szybko teraz przypomniałem. To jest fish scale. Fish scale. Bardzo fajny, delikatny, o ciekawej pracy materiał flaszowy. Da się go fajnie ułożyć na muszce. Ma fajną pracę, delikatną, nie jest gruby, więc naprawdę my tego fish scale'a lubimy stosować. To jest mieszanka włókien, tak? Taki tak, jakby krystal flash. Tak, i takie bardzo nylonowe chyba włókna, nie? Bardzo cieniutkie włókna.
Czyli teraz układasz tak? Jak wszystko, jak zawsze sobie wytejperować, nie? Żeby po prostu się tak nie... Żeby naturalnie nie było takiego odcięcia, tylko odcięcia. Naturalnie się zwężało. Dobra. I kładziemy to od góry. Góra trzonka. Parę nawojów i resztę zaginamy w tył. Mhm. Czyli krótki trzonek haka, dosyć dużo materiałów do upakowania, ale dzięki temu będziemy mieli ten kształt rybki, tak? Tak. Ta mucha jest, słuchajcie, typowym streamerem. Jeżeli chodzi o organizmy morskie, imitacja tobiasza to jest absolutna podstawa. Ilekroć troć zaczyna żerować właśnie na tobiaszach, naturalnym biegiem rzeczy będzie imitowanie go. Więc myślę, że taką muchę bardzo, bardzo warto mieć w swoim pudełku. A tu już kolejny element muchy nam się pojawia i jest to... Jest to bucktail w kolorze Royal Blue. Mhm. Ja widzę, że ty tak go troszeczkę cofasz do przodu, żeby faktycznie uzyskać taki naturalny, trochę kroplowaty kształt, nie? Długość trzeba sobie dopasować, tak. Ale chodzi o to, żeby materiały nie kończyły się gwałtownie w jednym miejscu. Mhm. Tutaj też uważajcie na nić i jej nacisk, bo jeżeli będziecie za mocno ściskać bucktaila, czyli sierść z ogona jelenia, on wam po prostu się tak brzydko nastroszy. Nie jest, poza efektem, słabym efektem estetycznym, będzie jeszcze jeden problem. Taka mucha zacznie być dosyć pękata, stawiać dosyć duży opór w powietrzu. Będzie trudniej nią po prostu rzucać. Okej, okay, tu jeszcze jedna warstwa, widzę bucktaila. Tak, troszkę za mało dałam, nie było tego koloru. A słuchaj, a jeżeli chodzi o kombinacje kolorystyczne, to tylko taki niebieski, czy... Dowolne, jakieś beżowe, oliwkowe, aha, czerń, biel. No tak, no bo tobiasze w zasadzie dorastają do 20 cm, więc ta mucha będzie mieć finalnie około 11 cm chyba, nie? Około 10-11. Hak numer 4. Możecie to zrobić spokojnie jako szóstkę, tylko wtedy ta mucha nie będzie mieć 11 cm, a na przykład 10. Też będzie fajnym wyborem, zwłaszcza dla posiadaczy wędek w klasach niższych, na przykład jeżeli macie tylko szóstkę i z szóstką ruszacie na morze, to wtedy można oczko niżej. Teraz potrzebuję kleju. Czy ty ją jakoś po drodze zabezpieczać też klejem, czy... W zasadzie montując oczka już to wystarczy. To wystarczy, tak. Dobra. Słuchaj, tu używamy bucktaila, czyli sierść z ogona jelenia, powiedz inne materiały, żeby zrobić po prostu imitację tobiasza, bo to pokazujemy Blackhead Sandeel, ale nie wiem, kraftfur na przykład? Nie, chyba najlepiej. Sztuczne, to jest sztuczne futro, nie? Czyli pamiętajcie, jeżeli nie macie bucktaila, możecie spokojnie też użyć innych materiałów, tu polecamy na przykład tak zwany dywan, kraftfur. Tylko dostatecznie długi. Tu ten włos musiałby mieć około 8-9 cm. Mhm. I wtedy haczyk pewnie trochę mniejszy. Tu mamy akurat czwórkę, no tu haczyk, szóstka, ósemka, nie? Tak. Zamiast tobiasza wyjdzie tobiaszek. Tobiaszek. Zrównienie tobiasza. Drobny tobiasz. Tobiaszek. I teraz tutaj używasz czarnego kleju UV. I stąd nazwa tej muchy, Black Head Sandeel, czyli czarnogłowy tobiasz. Nie wiem, czy to jest zbyt bardzo w zgodzie z naturą, ale my tą muchę tak zawsze robimy. Sporo osób, które kupują od nas taką muchę, ma na tą muchę fajne wyniki. Były łososie, były trocie, zdarzały się śledzie. Na belony chyba jest trochę za duża, bo to jest czwórka. Belona to bardziej numerówka 8, rozmiarówka 8-12. Chyba, że naprawdę jakaś żarłoczna i rozpędzona belona by to zjadła. I teraz co? Nałożyłaś klej, utwardzanie. Tak. Światłem UV. Zwykła lampa kosmetyczna. Tak. My, pamiętajcie, nie używamy latarek UV, my się skupiamy na tym, że jest to światło UV. Że niestety fizyka nie zna litości wobec marketingu. I światło UV to po prostu światło UV. Oczywiście dosyć odpowiednio dużej mocy. No jasne, no duża moc skraca czas pracy. Plus lampy o niskiej mocy nie każdy żel utwardzą. Dobra, czyli co? Żel albo i klej, jak się go czasem nazywa, UV nałożony, oczka zabezpieczone i co dalej robisz?
I teraz nakładam dalej w kierunku ogonka ten żel. Na tłowiu. Na tłowiu, no. Czyli przytrzymamy tak naprawdę fragmenty. Naciągnąć. Ta sierść jest ogonkiem i tłowikiem jednocześnie, czyli ty też wykonujesz taki krótki tłów tej muchy. Dokładnie. To jest dosyć ważny element, bo pamiętajcie, że jak przytrzymacie sobie na tłowiu trochę tej sierści, to ona też uzyska ładny kształt. Będzie fajnie położona równolegle do trzonka haka. Nie będzie taka nastroszona. Natomiast metełki będzie takie wrzucone, nie będzie miotłowa, nie? Ty będzie miał po prostu kształt tobiasza. Teraz z góry też trochę kleju. Z każdej strony to... Jeżeli chodzi o kleje UV, bo czasem zadajecie nam takie pytania na tak zwanym privie, każdy klej, który się po prostu nie będzie lepił po zapieku utwardzania, się nada. Ile warstw tutaj kładziesz? To tak nie powiem na warstwy, to po prostu trzeba wybudować. Na do początek, jak się efektu. Nie ma doświadczenia w pracy, no to lepiej kłaść więcej cienkich warstw, bo wtedy łatwiej nad tym zapanować, nie będzie żadnych jakichś nadlewek. Mhm. Powiedzmy, że warstw tyle, żeby być zadowolonym z efektu, nie? Teraz już będę troszeczkę tu budować i pokrywać całość. Fajnym mykiem, żeby to wszystko nie spływało w jednym kierunku, jest stałe okręcanie. A w tym pomaga bardzo opcja rotarii w imadle. Bardzo przydatna do robienia owijek. Jeszcze bardziej przydatna do operowania muchą, żeby zobaczyć ją z każdej strony, a w przypadku kleju UV po prostu zapobiega spłynięciu gdzieś. Walka z grawitacją. Dokładnie. Tak jak widzicie, przygotowanie imitacji tobiasza nie jest jakieś bardzo trudne. Jest na pewno czasochłonne, no bo trzeba ułożyć ten klej tutaj. Ale w ten sposób zabezpieczona mucha staje się wytrzymała. Oprócz tego ma naprawdę bardzo fajny taki transparentny wygląd. Ta sierść też fajnie się prezentuje, naprawdę ciekawie spod warstwy żelu. No i dalsze utwardzanie UV-ki. Tak jak widzicie, tutaj nie stosujemy też żadnej owijki. Zwykle w muchach się stosuje owijkę. Tutaj funkcję zabezpieczającą pełni klej UV, więc w ten sposób też można obejść system. I mucha jest gotowa. Mucha jest gotowa. Nie martwcie się o ten krótki trzonek. Wielokrotnie ludzie się martwią, że nie zatną ryby w ten sposób. Nie ma to wielkiego znaczenia, bo tu się cała sytuacja rozbije o to, czy sprowokujecie ryby do brania. Najpierw czasami, jeżeli są faktycznie ryby markotne, można to zrobić na dłuższym trzonku, ale tu naprawdę jest inna praca. Fajnie pracuje ten ogonek, bo jest po prostu długi, nie przytrzymywany trzonkiem. A żeby rybę holować, najpierw trzeba ją sprowokować, potem zaciąć i potem się cieszyć holem. Więc tu pamiętajcie, nie martwcie się tym krótkim trzonkiem, w tym szaleństwie jest też metoda. Dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Pokazaliśmy Wam z Agnieszką, jak zrobić imitację tobiasza Blackhead Sandeel w kolorze niebieskim. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, w którym pokażemy Wam, jak zrobić klasykę morskich much Streamer Polar Magnus. Dzięki.